Ile zarabia Krzysztof Jackowski? Oto czego się dorobił na przepowiedniach. Krzysztof Jackowski, czyli znany wszystkim Polakom Jasnowic z Człuchowa, od wielu lat jest znany z mało optymistycznych wizji. Czy popularność w kraju pozwoliła Jackowskiemu wzbogacić się na tyle, że nie musiałby pracować do końca życia? Kropka. Usiądźcie wygodnie, bo prawda może was przytłoczyć. Oto jak wygląda majątek Jasnowidza. Krzysztof Jackowski, najpopularniejszy Jasnowidz w Polsce. Krzysztof Jackowski miał okazję brać udział w najpopularniejszych poszukiwaniach w Polsce. Najpierw pomagał w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, następnie wskazał prawidłowe miejsce ciała Piotra Woźniaka, Staraka, a także podawał informacje w sprawie poszukiwanego Jacka Jaworka. Oprócz medialnych spraw pomagał setkom osób, które szukały męża, żony, córki, siostry, brata. Wydawać by się więc mogło, że dzięki setkom klientów majątek Jasnowidza Jackowskiego jest spory. Oto jak wygląda rzeczywistość. Ile zarabia Krzysztof Jackowski? Więcej czy mniej niż myślimy? Niestety prawda na temat zarobków Jasnowidza Jackowskiego jest zgoła odmienna. Choć wydaje się, że jest wszędzie, czy to w mediach, czy na YouTubie, to Krzysztof nie przywiązuje wagi do dóbr materialnych i majątku. Co prawda nie może narzekać na brak funduszy, ale jego konta nie zasilają miliony złotych. Nie dorobiłem się żadnego materialnego majątku. Mieszkamy w starej kamienicy. Mieszkanie nieustannie remontujemy. Jeżdżę 19-letnim Mercedesem. Ale niczego nie żałuję i nie myślę o bogaceniu się, zapewniał Jackowski na łamach portalu nowości.com.pl. Krzysztof Jackowski jest za to dumny ze swojej wolności finansowej. Jak wówczas wspomniał, stroni od wszelkich pożyczek i kredytów, a budżet domowy skrupulatnie oblicza. Nie lubię też kredytów i ich nie zaciągam. Wolałbym brukiew jeść, niż żyć z bankowych pieniędzy, wyznał Jackowski. Ile kosztuje usługa jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego? Oprócz celebrytów i gwiazd, które szukają zaginionych bliskich, Jackowski pomaga wielu osobom prywatnym. Jego sposobem na reklamę jest dzielenie się z wizjami na YouTubie. Okazuje się, że usługa jasnowidza nie jest nad wyraz wysoka. Przez 30 lat mojej pracy odnalazłem blisko 700 ciał. Większość za 200 zł, zdradził Jackowski. Spodziewaliście się, że tak mało? Jak przygotować się do wizyty u Jackowskiego? Umówienie się na wizytę do jasnowidza nie jest skomplikowane. Na jego stronie internetowej jest dokładna instrukcja, w jaki sposób wygląda spotkanie z Jackowskim i co trzeba ze sobą przynieść. Aby pan Jackowski mógł wykonać poprawną wizję, podczas spotkania prosimy o dostarczenie odpowiednich materiałów. Materiałami nazywamy tutaj rzeczy, które należały do osoby zaginionej, ostatnio ubranej koszulki, zdjęcia, ulubionej książki, zabawki. Jeśli sprawa jest szczególna, Jackowski może poprosić o przyniesienie innych materiałów pomocnych do uzyskania wizji.